Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodrowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Niedawno prezentowałem Wam P24, ale dzisiaj przybyły nowe PZL, -e, ale P11. I uwaga, w wersji C. I To jest bardzo ciekawy zestaw. Na której dość długo czekałem Co prawda, jedno z tych malowań ukazało się w PZL-ach od firmy Arma Hobby, no ale już są niedostępne i nasza ulubiona firma IBG Models wydała PZL-a właśnie taki Rare Beards, czyli rzadkie ptaszki, można powiedzieć, tak. Czyli chodzi o to, że są to. W środku znajdziemy malowania bardzo rzadko spotykane, wręcz bym powiedział prototypowe, i to jest naprawdę bardzo fajny zestaw. Ja już sobie oglądałem, właśnie instrukcje, jakie tam są, właśnie malowania, i powiem Wam, że naprawdę są one fajne. Są to y, związane malowania z testowymi malowaniami w Instytucie Techniki Lotniczej ITL, i tu już na samym artboxie widzimy lecącego, y, lecącą jedenastkę. Y, w posłuchajcie, prototypowym malowaniu, można tak powiedzieć, y, w dwubarnym. I teraz zajrzymy sobie do pudła. Model znajduje się pod numerem 72520. A co jeszcze na krawędziach? Na krawędziach pudełka znajdziemy na przykład tutaj trzy malowania. I uwaga, dwa modele są na nartach. Bardzo fajna rzecz. Pamiętacie, jak pokazywałem Wam rumuńskiego narciarza? Czekałem właśnie na narciarza w barwach polskich. Były stosowane właśnie narty. Z drugiej, strony, z drugiej strony pudełka znajdziemy model właśnie: tutaj mamy rumuńskiego narciarza, czyli puław szczaka 11 w wersji F. No i tutaj mamy jeszcze inne modele, które wydał. Przez naszych... <laughs> przepraszam. Przez nasze IBG. Odkładamy sobie wierzch pudełka i wysypuję zawartość. Na samym dnie znajdziemy oczywiście ulotkę dotyczącą tegorocznej edycji Babaryby. I mamy poszczególne torebeczki z elementami samego modelu pzl -a. I... Nie, zacznę standardowo od instrukcji. Proszę bardzo, mamy w tej chwili informacje dotyczące w języku polskim samego PZL-11C w języku angielskim. Tu są podziękowania od IBG dla osób, które współpracowały z nimi, w sprawie, jeżeli chodzi o opracowanie tego modelu. To mi się bardzo podoba. Na drugiej stronie, tak jak w poprzednim PZL, e, znajdziemy e, zawartość e, pudełka. Jeżeli coś jest podwójnie, to będziemy mieli napisane raz, dwa. No i posłuchajcie, widzimy, że już mamy duży zestaw blaszek fototrawionych spory arkusz e, kalkomanii. No i właśnie o. I tu mamy pozaznaczane elementy fototrawione na kolor, posłuchajcie, żółty. Tak samo znajdziemy tabele z sugerowanymi kolorami, jakie mamy użyć do malowania. I mamy wyszczególnionych producentów: Vallejo, Hatakę, Live Color, Mr. Hobby AK Interactive i Mission Model. No, Live Color, powiem Wam, to się tutaj mocno zdziwiłem. Że znajdziemy w live kolorze kolory dotyczące polskiego lotnictwa. Ja rozumiem Amobalmik Jimenez, ale live-color, hmm. coś mi umknęło u uwadze. Kolejne etapy sklejania, czyli zaczynamy od fotelika pilota zamkniętego w klatce. Tak, w klatce, proszę bardzo. No i kolejne etapy sklejania. To są elementy plastikowe, ale są też fototrawione takie elementy. No i mamy poszczególne etapy. No i tutaj od razu nam producent przy wiatrochronie, wiatrołapie, pokazuje, że możemy wykorzystać plastikową owiewkę, znaczy tutaj wiatrołap, albo stworzyć go z elementów fototrawionych. No, i kolejne elementy do przyklejenia, łącznie posłuchajcie z małymi bombkami. Oczywiście, jak obejrzycie poprzedni unboxing PZL P24, tam zobaczycie również wydruki 3D, elementy takie waloryzacyjne do właśnie ibg modeli, które oferuje oczywiście IBG, czyli pilot, fotele, koła, osłona silnika. No i mamy tutaj, posłuchajcie, raz, dwa, trzy malowania. No i pierwsze malowanie to jest tak zwana łaciata, czyli samolot w eksperymentalnym kamuflażu testowym, testowanym w Instytucie Techniki Lotnictwa. Po wybuchu, po wybuchu samolot został przeniesiony do jednostki bojowej, najprawdopodobniej brygady pościgowej, broniącej stolicy przed atakiem Luftwaffe. Czyli biała trójka, łaciata trójka, mamy możliwość wykonania, no i tu trzeba zwrócić uwagę, że jest na inny, inny kolor malowany spód skrzydeł, jak i również z tyłu samolotu. Kolejny narciarz to mamy w tym momencie PZL o numerze 884. Konstrukcja wyglądu samolotu ze 152 eskadry myśliwskiej. Dywizjonu myśliwskiego w zimie 38-39. I posłuchajcie, był samolot wyposażony w narty lotnicze, testowany również w itl -u. I samolot o tym numerze jest przynajmniej w niektórym przypadku zaczynały się od cyfry 4. Druga cyfra nie jest znana, dlatego możliwy jest wybór. Aha, mamy na kalkomanii wybór we wrześniu 1939 samolot nosił e, podskrzydłowy e, samolot nosił podskrzydłowy numer 647 aha podskrzydłowy bardzo proszę mamy tutaj tu mamy 47 a tutaj pod skrzydłem 647 super sprawa powiem wam czyli były istniały no i tutaj mamy trzecie malowanie e, PZL z tej samej brygady i posłuchajcie, tutaj jest można powiedzieć fantazyjne malowanie, ale nie do końca, bo tak te były samoloty malowane na przykład na zimowych manewrach. I to jest tak zwany schemat What If, 151. SLG myśliwska, wschodnia Polska, 40 rok. Samolot pomalowany według schematu, który zaczął pojawiać się w polskich myśliwcach w 1939 roku i początkowo przede wszystkim na PZL7A. Od góry ciemne kaki, od spodu srebrne szachownice, na spodzie skrzydeł w białymi polami. Aha, dobra. Czyli tu mamy srebrne malowanie od spodu, no biały kamuflaż, ale jeżeli ktoś oglądał na przykład niektóre filmy, to były właśnie tutaj 7A, ale właśnie były chyba też, pokazano właśnie testowanie nart, gdzie była właśnie jedenastka, dosłownie dwie sekundy ułamek, ale gość, który tam komentuje, powiedział, że to była jedenastka po ogonie to zwrócił, nie była, była pod kątem, a nie prosta. No i teraz co tu mamy, tak prezentują się kalkomanie, kalkomanie są zrobione dla IBG przez TechMod, znaczy wydrukowane. No i tu właśnie mamy te spodnie kalkomaniem standardowo były te, takie, a w tym zimowej wersji mamy z białym, gdzie mamy na srebrno skrzydła pomalowane. No i tu mamy te numerki, gdzie sobie możemy kombinacje uskuteczniać. Są też oczywiście napisy techniczne, jak i również napisy na koła, które możemy nakleić dyskę deskę rozdzielczą, mamy tak samo. No i wiele, wiele innych elementów. Bum! No, i teraz przybliżam kamerkę. Kamerka przybliżona. I teraz, w którą mańkę, gdzie to się otwiera? Aha, tutaj, dobra, to do góry. Bardzo fajnie, że jest to w ten sposób. ha, ramka Z jak zenek, ale nie ten zenek, proszę bardzo. E, tu znajdą właśnie, tu mamy bąbki. No powiem wam bardzo precyzyjnie, tu jest i BG się postarało, jeżeli chodzi o modele PZL, Detal jest naprawdę fajny. W porównaniu do Army powiem wam, że ten ma taki zadzior trochę z pazurem jest. Bardziej widoczne są detale, jak porównywałem z Armą, którą właśnie mam na warsztacie 11C, ale z ramek testowych i tam troszeczkę musiałem popracować późniejsze egzemplarze army, które nie są już dostępne, jeżeli chodzi o PZL P7 czy 11 w tej chwili są dostępne tylko i wyłącznie od IBG. Kolejna ramka, ramka Yeti Y. I tu mamy elementy klatki, samego samej kabinki powiedzmy w ten sposób, tu mamy wyrzutniki, łusek chyba, tak, Chyba tak, albo do silnika, ale no, chyba wyrzutniki łusek, które, no nie wiem, trzeba byłoby te elementy, to jest element 3, sprawdzić z instrukcją po prostu. E, tu mamy chyba deskę rozdzielczą, bez żadnych tutaj wzorów, bez żadnych zegarów, po prostu naklejamy sobie wtedy kalkomanie na tę deskę i mamy wszystko fajnie zrobione. Kolejny, kolejna ramka V, jak Victoria, mamy też tak samo tutaj elementy związane z podporką kół, jak i również skrzydeł. Bardzo czysto to jest fotelik. Fotelik, powiem Wam, trzeba wymienić na żywiczny, wydrukowany w 3D. Jest dostępny oczywiście, dużo lepiej się prezentuje. E, powiem wam, że e, tutaj zero praktycznie, e, nie ma żadnych nadlewek. Elementy, jeżeli chodzi o mocowanie tych elementów z ramką, trochę są one grube. E, to mogłoby IBG troszeczkę przycienić, ale na razie mamy tak. W następnych kilnych modelach najprawdopodobniej te elementy będą już e, cieniej tutaj to mocowanie ramka element. A tu mamy drążek do, do sterowania. Mamy załatwione już trzy małe rameczki. Siuk. Teraz kolejna ramka. No i zobaczymy, jak to będzie z kadłubami. Nie, jeden jest chyba kadłub. No można zgubić, czasami dostaje się dwa. <śmany> i mamy dwa. Haha. Ha. A nie mówiłem. Ale zacznę od tej najmniejszej ramki. No i powiem Wam, to jest bardzo ten przede wszystkim ramka O, bo tu mamy, zobaczcie, O, a tu mamy D. IBG nie wycięło tego. Tu mamy osłonę silnika, spód, oczywiście Ten Tendings numer 3. Nie mam zielonego pojęcia, do czego służy, gdzie to się montuje. A jeżeli chodzi tutaj o ramkę O, to mamy, posłuchajcie, właśnie nartę, i zamiast kół montujemy je po prostu nartki bardzo ciekawe, naprawdę rozwiązanie, ciekawy model. Jak wykonanie, powiem wam, tutaj coś było zapadnięcia, pamiętam przy rumuńskim właśnie pokazywałem, że niestety plastik, ale posłuchajcie, to jest raz od spodu, dwa szpachla czyni cuda, czasami niestety niektóre elementy tak się robią, gdyby były dwuelementowe, z dwóch elementów te narty zrobione, na pewno nie pojawiłoby się coś, no ale trzeba byłoby sklejać. Bardzo fajny patent. Ramka B, jak Basia, zagłówek, kółka i osłona silnika. Nie wycinamy wszystkich tych, oczywiście, poprzeczek. O ile w ogóle wycinamy, one chyba tylko to koło wycinane, z tego co pamiętam. Arma inaczej to rozwiązała. I to jest ramka B. Tak prezentuje się. No, nie mamy tutaj napisów na oponie koła, na kole. Też są oddzielnie koła, naprawdę super zrobione, plus te kalkomanie rewelacja. A tu mamy osłonę silnika, jak i również śmigiełko, ale tego śmigiełka chyba nie używamy. Dokładnie używamy dwuczęściowego śmigła, gdzie jest osłona, jak i również łopaty są oddzielnie, z tego co tam zauważyłem w instrukcji. No, i tu mamy właśnie dwa kadłuby. Tu trzeba zwrócić uwagę. Tu mamy kadłub. To jest ramka w ogóle bez E, jak Edward. I tutaj czym się one różnią? No różnią się. Widzimy, zwróćcie uwagę, że jest różnica i kształt samego kadłuba. I i tutaj musimy wybrać czy ramka C, czy ramka E, które od zależności. Chyba mi się wydaje, że to jest jedenastka. To jest wcześniejsza wersja PZL, ale nie jestem znowu fachowcem. Widzicie, tu mamy też osłonę, i tutaj mamy. Czyli te elementy, które wcześniej były, one się dublują i podczas montażu e, trzeba e, zwracać uwagę na to, bo weźmiemy, skleimy po prostu. E, model, którego nie było. I tu jest, widzę, poprawione, bo widzicie, tu jest, no powiedzmy, to płoza tylna, tak, zamiast koła. Ona jest, część tej płozy jest tu, a tutaj kolejna mała część, a jeżeli chodzi o tą, o ten kadłub, to jest już tylko w jednej pozycji i różnią się. Zwróćcie uwagę, że te płozy się różnią i my najprawdopodobniej używamy tego kadłuba tak nam iBG takie meki robi że już słyszałem właśnie że niektórzy się machnęli chwycili ramkę a to nie ta no i była nowa wersja PZL-a 11 to no nie ma sensu, żebym Wam pokazywał po prostu to już tysiąc razy przy wszystkich. Mamy wszystkie rodzaje tutaj osłon, posłuchajcie, wiatrołapu, to z przodu. Mamy też lusterkę, dodatkowe elementy i oczywiście możliwość zrobienia zamkniętej kabiny. No i właśnie to jest ta ramka z odpowiednim śmigłem. Tutaj są te elementy. O, właśnie, tu mamy silnik i lotki. I to jest ramka N, jak Natalia. I też trzeba zgodnie z instrukcją, właśnie tutaj uważać. No i to jest ramka I, jak Irena. I widzicie, że tu mamy osłonę śmigła, w którą wklejamy po prostu łopaty. Tak samo elementy bardzo czysto zrobione. No, tu mogłoby być to troszeczkę głębsze, i tutaj, żeby po prostu jednak dobrze wklejało się te elementy łopat w osłonę śmigła, bo tutaj jest dość płytko i trzeba po prostu no, no, najpierw dobrze przypasować, a następnie szybciutko przykleić. Myślę, że najlepiej będzie przyklejać to. Jak dopasujemy tego typu klejem, a jeżeli nie mamy dobry wprawy, no to na przykład cyanoakrylem, tak? Żeby mieć jeszcze taki chwilę do tamten topi plastik, a cianoakryl mamy jeszcze możliwość powiedzmy poprawienia. No i trzeba też uważać. Tu mamy dwa łopaty, tu mamy jeden żeby odpowiednio wkleić. Nie żartuję. No, łopatę czytę, czy to ne, będą tak samo pasowały. Ale czy w dobrą stronę będą się kręciły. Tak. No i posłuchajcie. Ostatnia rameczka. Popatrzmy jeszcze sobie na detal. Naprawdę perfekcyjnie zrobili e, i e, Tak prezentuje się ramka. W1 i tu mamy, mam wrażenie, że to są poprawione skrzydła, albo domyślam się, bo tutaj inna firma robiła właśnie elementy tego typu aż lukne. Poczekajcie, nie, nie, jednak chyba nie. Tak prezentuje się detal na skrzydle PZL od IBG Naprawdę jest ryflowanie zrobione. I jest to naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonane. Tu mamy zwróćcie uwagę od spodzie, tu sobie bombki montujemy, tu są wsporniki, a tutaj łuski wylatują. O i mamy ten element. Tego chyba nie było. I powiem wam, mam mocne mieszane uczucia co do tej teorii spiskowej, czy aby na pewno. Od wewnątrz wygląda tak. Moi mili, Skórka wodna to już wszystko. Jeżeli chodzi o temat, właśnie rzadkich ptaszków, ja mam zagwostkę, bo bardzo chciałbym mieć tą łaciatą. Nie załapałem się na PZL-army. Po prostu się sprzedał. Ja nie zauważyłem i odłożyłem sobie. Ale też zastanawiam się nad nartkami. I powiem Wam, że nie wiem, czy te, tego tak nie zrobię, że na przykład tych Nart nie wykorzystam do y, 7a, a y, tego PZL -a wykonam y, w, tylko, że tamten będzie od Arma, y, bo y, nie zrobiła IBG 7a, chyba tak mi się wydaje, tylko y, arma, mogę być w błędzie ale raczej nie. I tamte te nartki powędrują właśnie do tej testowej, zimowej wersji PZL P7A. Bardzo Wam dziękuję. Link do zestawów znajdziecie oczywiście w opisie. Chciałem Wam też poinformować, że cały czas w ofercie znajdują się również maski od IBG. Dziękuję Wam za uwagę. Lajkujcie, komentujcie. I powiem wam, że to jest zestaw na zasługujący na znaczek wow. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć.